Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale jest ze mną Mati. Cześć. Którego właśnie zaakceptowałem do gry ze względu na to, że jest jeden delikatny problem. Jeden pojazd nie zmieścił nam się w ogóle do garażów i... a dawaj numerki, bo to jest najważniejsze, bo już czas leci. Dobra, 1 i 4 i 3 i 1. 1 i 4, 3 i 1. Bardzo, ale to bardzo dobry, rozsądny wybór. Nie. To super. Ale nie jest źle. Ale ile go przerobiłeś? Nie, no tak jak kazałeś, żeby nie było dużej różnicy, widzowie, dzisiaj naprawdę mamy dwa potwory i wszystkie samochody mega, ale to mega, z wysokiej półki cenowej i oczywiście bardzo szybkie, czyli ty wziąłeś 1 i 4, to ja mam 2 i 3 w pierwszym garażu, a wy napiszcie hashtag wyścig, a wam szybte serduszko do tego komentarza. Dobra, ja sobie otwieram mój drugi garaż. Astona Martina masz, to czego się nie cieszysz? Co to jest jakiś Aston Martin w ogóle? To! No, rusza. Słabe, ja to mam Forda i... Dobra, to jest dobre, to jest dobre. Aha. Aż tak dobre? Ej, w ogóle nie wiem, jak ty oceniasz, ale kolor Aston Martina to jest kolor chyba moich marzeń, żeby mieć w prawdziwym życiu w samochodzie. Mi się strasznie to nie podoba. Taki, żeby się mieniał w słońcu? No, mi się nie podoba, ta zieleń, ja wolę takie matowe. A, ma, ale mat też jest bardzo ładny, taki ci chodzi taka szarość taka, no nie? No, na przykład no nie lubię tych błyszczących się kolorów. Okleina bardziej, to wtedy jest taki stonowany. Dobra, licz. Dobra, 3, 2, 1, start. W oczy wam widzowie chudy. Automat? Nie. Biegi ma to? Mhm. Ale czemu mój nie przyspiesza? Do pierwszego się ścigamy. No nie, nie, do drugiego, no ale to nie oszukujmy się, no taki Ford co ja mam, co to jest w ogóle, to ja mam Forda? No tylko ja jadę na trójce cały czas, nie wiem czemu. No to bieg se zmień plusem. Ale ja się boję, że zwolni przy zmianie biegu. Ja cię chciałem podpuścić, bo najprawdopodobniej by tak było. No nie, ile miałeś na mecie? 203, bo nie chciał mi zmienić biegu. No to jak ja miałem 300 już na mecie, prawie. Ja cię kręca, zabrakło mi, nie wiem, może z 50 metrów. Na pewno nie zabrakło mi jakoś mega dużo do wygranej. No szkurde, jestem smutny. Pamiętajcie, no, widzowie, że na 20 tysięcy widzów na tym kanale, a brakuje bardzo malutko, wrusza nowa seria. Ja jeszcze muszę przemyśleć, jaką grę będziemy nagrywać, bo nie wiem, co lepiej zacząć. Czy BMNG, czy Construction Simulator? I... Nie, to Construction. Zobaczymy właśnie, bo to też mi się zdaje, że fajne wyświetlenia może robić. Na TikToku już jest sporo pomysłów i byśmy z Matim prowadzili własną firmę. Byśmy jeździli, asfalt układali w ogóle. Także ja... Czekaj, ty jutro jak pójdziesz do szkoły, to jak wrócisz ze szkoły, to teoretycznie jak grę kupię, poinstaluję nam, to możemy działać. Z pierwszym odcinkiem. No to jest przepiękne. Bo chcemy na pewno ten Minecraft tam odpadł z tego kanału. Znaczy odpadł i nie odpadł, tylko nie mamy pomysłów, co robić w tym Minecrafcie, tak szczerze. Przynajmniej ja nie mam. Gotowy? 3, 2, 1, start. Boże, takie Lambo STO też, takie marzenie ale delikatne, to jest takie, no nie? Piękne, no. Szczerze nie wiem, gdzie jeszcze bym tym jeździł. Tak, to jest podstawowa taka, że nic nie zmieniałem. Ale na krawężnik byś tym raczej nie wjechał, na dołach to byś, nie wiem, tak sztywno musiał jechać. Ale takie Lambo STO, no, no to i tak marzenie, żeby mieć nawet na podwórku. Ile to twoje może jechać? 315. Albo moje 54. To niemożliwe, ta Lambo ma 337 chyba. Jeszcze więcej ma prędkości. Wiesz? No to tylko nie, no wolniej tak... się rozpędza. Wolniej się rozpędza. Może na dalszym odcinku, ile może na i by lepiej. Miałeś? Co? Ile na mecie miałeś? Chyba 300. Dobra, w każdym bądź razie widzowie, mamy 1 do 1. Tutaj miałeś 1 i 3, tak? Mhm. Na pewno? 3 i 1. 3 i 1. No to 1. Ja biorę 2 i... 4 w takim razie. Czekaj, to jest czwóreczka moja. Aha, ja mam Big Buddha. Nie wyjeżdżaj ty, bo to kurde zaraz się rozbijesz. Trochę lipa, widzowie. Nie wiem jak nazwać tamtą maszynę. Te maszyny kurde, te takie wiecie, budowlane. Weź sobie go ustaw jakoś. To się nazywa Liber... Liebrere... Nie mam nic Liebherr. T264. Którą tam więcej ustawiłeś? No ale dobra, jak to się czyta? Nie wiem, ale którą na więcej zrobiłeś? No, to masz już dawno ustawiane, to on będzie miał około 500. Tym się zmieścimy na mecie?
Na starcie? Nie. Kurde bela, trochę duże maszyny, widzowie. No, ale wiesz, że my... Zmieścimy się na jak spokojnie, tylko... Jak ty chcesz? No, ale to ustaw nie lepiej. No, ja też stoję delikatnie na boku. No dobra, ale mi chodzi, że ustaw nie prosto, a nie. Jesteś! No, nie jestem prosto. No to jak ja mam cię prościej ustawić? No, bardziej w lewo? W lewo troszeczkę. O! No, o! No, o, o! B, C, D, F, G. 3, 2, 1, start. No nie, no czemu ty już masz taki start dobry? No nie, oszukany odcinek, w ogóle oszukany odcinek, taka jest prawda. No ty masz nie, chyba nie na... Nie, nie mogę skręcać. Nie, nie, proszę, proszę. Dobra, wygrałem. Ej, bo ja mam coś zbugowane w tej przeróbce. No to dobrze. Naprawdę, bo ja mam 121 prędkości, a powinien jechać 350 i on się w ogóle tak szybko... Znaczy, on jest modyfikowany, bo to widać, ale najwyraźniej do takiego dużego pojazdu modyfikacja na poziomie chyba 59 przy rozpędzaniu z 9, gdzie ty masz pewnie z 200, no to nie za bardzo, widzowie. Czyli mamy 2 do 1. Jeszcze to o niczym nie świadczy, ze względu na to, że pamiętajcie zasady tej serii. Ja nie grałem odcinek, mam tego Big Buda i nie masz z czym z nim wygrać. Ale ja tłumaczę widzą właśnie zasady odcinka. Jeżeli pojazd przeciwnika wywróci się do góry kołami, nie może brać udziału w kolejnym wyścigu. Dobra, takie zasady właśnie wymyśliliśmy na poczekaniu. Mam nadzieję, że mi pomogą w wygrywaniu. Ha, ha, ha. Nawet jak wygram ten wyścig, to już nic to nie da. No to jak wygrasz, to już nic nie daje. Aha, ja mam Bugatti. No. Ale fajnie. O, to dopiero rusza. Tylko felgi ma jakieś brzydkie. Nie wiem, czy one chyba oryginalne są, wejść takie. Aha, no to nieładne. No to ja bym powiedział, że ja mam ogólnie... Jak myślisz, ile kosztuje jedna felga do tego samochodu? Ale z oponą czy bez? No, sama felga. To nie wiem. Mi się wydaje, że sporo. A z oponą? Też nie wiem, ale ogólnie taka felga ze znaczkiem tym Bugatti, jak tu jest, nie wiem, może z 23 cali, no to tak myślę, że 25 tysięcy euro. Aha. Może trochę więcej. Sam samochód Mati kosztuje 4-5 milionów złotych najprawdopodobniej, czy tam powyżej dwóch. No to zależy pewnie od konfiguracji, ale w każdym razie to są mega drogie samochody. Dobra. 3, 2, 1, start. O! Nie przeszkadzaj sobie, ja tam dojadę, tylko się picia napiję, wiesz? Ale dobre picie. Zostałem oszukany, widzowie, przez Big Buda. Znaczy tego znaczy nie przez Big Buda, tylko przez to moje libretę, co wam czytałem. No zresztą wyścigów się muszę niestety zgodzić, no ale tam powinno być no chociaż i on, blisko remisu. 30. Ej, bo to się zbagowało. Jakim cudem Big Bud się odbił i się nie zbagował i zaczął latać w powietrzu, a to się zbagowało. Nie wiem, ale w każdym razie jest 3 do 1, wiesz o tym. No, tylko no to... ja mam aktualnie 2 nieużyteczne samochody. Tak, tylko właśnie ty nie masz tak, że teraz ja mogę sobie wybrać cokolwiek i w sumie ty zostajesz z tylko 2 pojazdami, z 1 przegranym, czyli wygrałem odcinek! Śmieszne. Ja tu pokazuję, widzę ogólnie jak się... Jak ty masz tylko jeden pojazd do finałów, to możesz tylko jeden punkt zdobyć. No to by było 3-2. No właśnie, a jak pojedziesz następny, bo już musiał inny sobie wziąć, ten drugi. A ja wezmę ten szybki. No nie, no musisz jakiś wyjąć ci Big Buda. Nie, no dobra, to i tak jest... A. Dobra, ja mam... Aha, tutaj przez ścianę nie przelecisz, patrzcie widzowie, ja go mogę rzucać i w ogóle. Ale ustawmy to jakoś inaczej, ze względu na to, że i tak młody wygrał odcinek, to się pobawmy teraz to kontra te wielkie auta. Dobra widzowie, zostało tylko ustawić Mattiego i możemy ruszać. Ej, żeby było uczciwie, ja bym poczekał tak... Ale ty mnie nierówno ustawiłeś, a ja nie mogę nim prawie skręcać w trakcie drogi. No to patrz jak on jest krzywo. Git? No niech będzie. Z 5 sekund czekaj.
Raz. Dobra, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, widzowie, ja mam już 130 i być może ta przewaga 5 sekund wystarczy. Ile masz? Nie nadążam. Ja mam 200. To jest prawie 400. Co? Ej, dwa razy więcej? Odjadę ci trochę. 250? Ja pierdzielek śmignął, dobra, widzowie. Ja mam 500. Ja bym zrobił jeszcze jednego testa 10 sekund. Dawaj, tak dla jaj. 10 sekund mi się wydaje, że za dużo. 7, 8. Osiem. Zróbmy 8, dobra. Ja wystartuję. No, bo 10 za dużo. O kurde. Hamulcuj tym! No hamowałem. Czekaj, bo trzeba cię znowu ustawić. Ale nierówno ustawiłeś? Ja cię ustawię na środku drogi, jak i tak pierwszy podjadę. Dobra. Ale to równiej może trochę, co? Ciebie? To tobie tył trzeba poprawić. O! No nie, no znowu mnie na lewo ustawiłeś. Dobra, to, git? No, dobra, jest dobrze. Git? Jest dobrze, niech będzie. Raz, nie umiesz nie ustawić. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, teraz mam o 20 więcej, widzowie, nie wiem, czy coś to zmieni, tak szczerze. Bo jednak ten przejazd Matiego wcześniejszy, to widzieliście, jak to szybko przebiegło. Jak coś, to na końcu skręcaj w lewo, bo tam samochody mamy ustawione na mecie. Nie wiem, czy dam radę. Nie, za daleko jesteś, wygram to. 8 sekund to już jest jednak dużo. Pa jak on leci, pa jak on leci! Mówiłem, ustawione są, a to jak go wystrzeliło w ogóle. Nie dało się! Co? Nie skręcał? No nie dało się skręcić tak szybko, jak przy prędkości 500 na godzinę. Różowy czy czerwony? Ja chcę czerwonego, szybszy powinien być. Dobra. Tu będzie bardzo już podobnie i tutaj właśnie chcemy posprawdzać, czy te samochody plus jeszcze Lambo, widzowie, za Aston Martinem, no. 3, 2, 1, start. No taki fast start trochę miałeś. No nie, bo ja na przykład jak kończę mówić, to startuję, a ty przez listę masz później. To w porównaniu do rozpędu Big Buda to jest tragedia, to jest chłopie, to jest 120 dopiero na godzinę jedziemy. Czy ty, nie wiem, ty pewnie mniej. No właśnie. No ja jadę 150. Ja 170. No ale to nie ma co sobie tak mówić, no bo to zaraz... Ja już 190. No to widzisz, już 200. A zanim my powiemy, to ja już mam 10 więcej. 240. Ale dlaczego to nie jedzie więcej niż 206? A masz biegi? No nie. Aha. To nie jedzie więcej niż 206. No to dziwne, ale w takim razie już mamy remis w odcinku. Jak remis? No jak to jak? Przecież Big Buda wywaliliśmy z... Ja pierwszy wyścig. Ale to z klasyfikacji go wywaliliśmy całkowicie, no to pierwszy wyścig wychodzi, że jest 2-1 dla mnie. No nie, no przecież i tak przegrałeś. No nie, no przegrałem już wcześniej. Dobra, ostatni, widzowie, wyścig. Chcę zobaczyć Lambo STO kontra Aston Martin. Tu może być pojedynek mega równy, bo oba są... Ale fajnie chodzi. Tak? Myślałem, że samochody to jeżdżą, no ale dobra. Czekaj, no niech to zahamuje, aha. Dobra, to musisz hamulcować. To hamuje, jak te. Dobra. 3, 2, 1, start. Poczekałem specjalnie. Lambo! Ale to Lambo właśnie ono... Ale ładnie, naprawdę ładnie rusza. Ja cię nie widzę już. No jak mi masz widzieć, jak ja jestem z tyłu? Cóż. No nie mów, że tutaj też przegram. Ale ja mam pecha, bo te samochody są... A nie mam pecha, patrzcie, biorę go. A w którym momencie? Aha! Kurde! Niech to jadę! Nie upadł! Ty! Czekaj, ty już jedziesz? No nie! To się na nic zdało, widzowie. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Czekajcie na kolejny odcinek, gdzie podamy wam najprawdopodobniej punktację. Dzisiaj oczywiście przegrałem, ale nie jest to nic nowego. Nara. Cześć.